moim i Państwa gościem jest Ewa Lipska, prezes Fundacji Dobrej Pani z Kończyc Wielkich. Witam, dzień dobry. Znajdujemy się we wnętrzach pałacu w Kończycach Wielkich. Dzisiaj cisza i spokój, ale już 11 maja będzie tutaj gwarno i wesoło, bo herbatka u hrabiny z hrabiną. Tak, herbatka odbędzie się po raz trzeci i w ramach herbatki odbędzie się piknik rodzinny, na którym przede wszystkim zostanie zaprezentowana nowa książka fundacji Kubuś Kwap, czyli Kubuś Puchatek w Gwarze Cieszyńskiej. Fundacja między innymi właśnie zajmuje się tradycją utrzymywania języka regionalnego, w związku z tym dlatego taka idea w ogóle powstała. Pierwszą naszą książką był Mały Książę po naszemu, a teraz właśnie Kubuś Puchatek, czyli Kubuś Kwap. Tak, mamy tu już tego Kubusia Kwapa. No i właśnie, to kolejna książka, którą będzie można też tutaj tego 11 maja, rozumiem, nabyć. Jak najbardziej. Książkę przetłumaczył Tomek Sochacki. Oprócz tych dwóch książek, które przygotował z literatury światowej, przedstawi także swoje książki w Gwarze Cieszyńskiej, takie stricte jego książki, których jest autorem, a nie tłumaczem. Czyli z tą herbatką można sobie te książki tutaj, można się z nimi zapoznać? Jak najbardziej, tak, tak. Będą zaprezentowane na scenie i będzie możliwość kupienia tych książek. To kolejna książka po naszemu. Jak się przyjął ten Mały Książę? Bardzo piękny oddźwięk. Nawet wręcz w ogóle miałam maile z zagranicy, konkretnie z Hiszpanii, z Barcelony, gdzie akurat miłośnicy Małego Książę. Aż tam dotarł Mały Książę? Tak, tak, jakimś cudem dotarł i wysyłałam książki do Barcelony. A czy ta akcja ze szkołami, bo Mały Książę też miał trafić do szkół, czy to się udało zrealizować? Tak, jak najbardziej. Trafił do domów kultury, do bibliotek i do szkół podstawowych. Czyli teraz czas na Kubusia Puchatka, Kubuś Kwap. Jak najbardziej też Kubuś Kwap będzie rozprowadzony w powiecie, w szkołach podstawowych, także po stronie czeskiej. Także trafi też do mniejszości polskiej po stronie czeskiej. No wy się tutaj rozwijacie z tymi książkami, z panem Tomkiem. Czy już w planach jakaś kolejna książka? Póki co przerwa, ale planujemy Dobrego Wojaka Szwejka, także właśnie w Gwarze Cieszyńskiej. Ale herbatka u hrabiny to nie tylko książki, to również wiele takich wydarzeń i atrakcji towarzyszących. Co jeszcze w programie? Jak najbardziej. Oprócz prezentacji pokażą się na scenie dzieci z naszej szkoły kończyckiej. Zaśpiewają, zagrają na instrumentach. Także to będzie taki akcent, powiedzmy, tak jakby łączący się z tymi książkami, ponieważ jest to literatura dziecięca, więc dlatego też i dzieci na scenie. Oprócz tego mamy też zwiedzanie pałacu z lampką wina lub właśnie z herbatką. Także ponieważ wyremontowaliśmy parę następnych pokoi, więc będzie coś następnego do zobaczenia. Mam nadzieję, że się uda, że będzie się podobało. W tych salach będą prezentowane prace między innymi pani Agnieszki Pawlitko, jej wernisaż, jej obrazy. Oprócz tego Cieszyńskie Towarzystwo Fotograficzne też przedstawi swoje prace. I mam jeszcze pracę pani Moniki Ekiert-Jezusek, której prace też wiszą, już jej akurat wiszą na ścianach. Oprócz tego jeszcze proponujemy dla odwiedzających aukcję starych przedmiotów. Będzie to pierwsza aukcja tutaj w pałacu. Mamy nadzieję, że nie ostatnia. Poza tym chcemy nawiązać do szlaku Zamków nad Piotrówką, gdzie są cztery podobne obiekty i gdzie na przykład takie aukcje mogłyby się odbywać co jakiś czas, zawsze powiedzmy w innym obiekcie, niekoniecznie w naszym. Co będzie można wylicytować na tej aukcji przedmiotów zabytkowych? No takim gwoździem programu jest skuter Lambretta z 1955 roku. Piękne cacko. W okazyjnej cenie tej wywoławczej 30 tysięcy złotych. Co będzie dalej? Zobaczymy. Czyli rozumiem, że to na razie, tak, to na razie tajemnica. Natomiast z pozostałych rzeczy to będą raczej drobne przedmioty.
które będzie można, na które będzie można zerknąć tutaj w trakcie zwiedzania pałacu. Mhm. Aukcja od godziny 18, tak? Tak, aukcja od godziny 18, zwiedzanie pałacu już wcześniej od 17, gdzie będzie można się zapoznać właśnie z przedmiotami, które będą wystawione na aukcji. I to będzie taka profesjonalna aukcja, rozumiem, że jest prowadzący, tak. Będzie młotek. Mamy prowadzącego, mamy młoteczek, także wszystko powinno ładnie się udać. No to myślę, że na koniec jeszcze raz zaprośmy naszych widzów, powtórzmy kiedy, o której godzinie, czy od której godziny można tą herbatkę z hrabiną tutaj w Kończycach Wielkich w pałacu wypić. Serdecznie zapraszam już w najbliższą sobotę do Pałacu w Kończycach Wielkich od godziny 16 na piknik rodzinny, na którym odbędzie się mnóstwo różnych atrakcji, o których już wcześniej wspominałam, a także dużo innych niespodzianek. Zapraszam jeszcze raz. Czyli w takim razie 11 maja trzeba koniecznie odwiedzić Pałac w Kończycach Wielkich.